personel ma się natychmiast udać do strefy bezpieczeństwa. Będę jej potrzebował. Ale tych modyfikacji nie będzie pan potrzebował, prawda? Mogłyby komuś zrobić krzywdę.
transportu ładunku w hangarze. To znak. Dobra robota, panie Clark. Jesteśmy w drodze. Kain, twoja trasa przebiega przez śluzę 19. Mogę tam dotrzeć z rdzenia komputerowego. Od łóżka? Dobrze, będziemy tam. Zagrożenie. Dotrzesz sama do śluzy? Na kamerach brak ruchu. Pójdę na całość i pobiegnę. Życz mi powodzenia. Monitorze, jest przy samej śluzie. Nie daj się temu miejscu. Kendra, nie ma czasu. Jak? Jego tu nie ma. Zdążę, jeśli pobiegnę. Uwaga, na maksymalne obciążenie polecamy. Kwarantannę.
Uprawnienia potwierdzone. Panie Clark, pańska koleżanka jest bezpieczna na pokładzie. Nazywam się Kendra Daniels. Czekaj, Isaac. On właśnie wprowadza wahadłowiec. Isaac, nie da się uruchomić automatycznego załadunku. Pewnie przez uszkodzenia statku. Tracimy czas. Tam na dole jest kolektyw. Fine, uspokój się. Wyłączę grawitację w hangarze. Wtedy będę mógł załadować znak ręcznie. W porządku. Nie, nie przejmuj się, Amelio. Rozumieją. Ach, Jezu. Thank you.
Atarion. Zostań tam. Nie jest jeszcze czysto. Muszę też przywrócić grawitację, nim go załatwię. Pośpiesz się, proszę. Jest na pokładzie. Chodź szybko. Idź otworzyć mu właz. Nie mogłam powierzyć mu znaku. Kendra, co ty robisz? To, po co wysłał mnie mój departament. Mimo, że Valor mi nie pomógł tak, jak chciałam. Departament? Kim ty jesteś? Pracuję dla Erfgov. Sprzątam bardzo stary bajzel. Mówiłam tobie i Hammondowi, że na Aegis-7 nie ma wstępu. Ta planeta była jednym wielkim eksperymentem rządu. A znak? Ten święty artefakt. Zbudowały go ludzkie ręce. To niemożliwe. Przecież to obca planeta. Górnicy wykopali to gówno. Po tym, jak kilkaset lat temu zostało zakopane. Nawet Kain się w tym nie połapał. Pierwszy znak znaleziono w jakimś kraterze na Ziemi. Tamten był prawdziwy. Obcy. Dał początek całej unitologii. Nasi ludzie go zbadali i stworzyli na jego podstawie ten czerwony znak. Ale musieli go gdzieś sprawdzić. Aegis-7. Widziałeś skutki. Rodem z koszmarów. Myślałam, że stare raporty to jakaś histeria. Póki nie zobaczyłam, co zobaczyłam. Odcięli cały układ planetarny i pogrzebali akta, był spokój. Póki CEC nie zrobiła się chciwa. Ci idioci rozerwali Aegis-7 na strzępy i obudzili to, co zostawił tam zespół badawczy. Erfgov przysłał ciebie, żebyś posprzątała. Cholera, musimy odstawić ten znak. Jeśli ktoś inny natrafi na Aegis-7. Już raz go ukryliśmy. I zrobimy to znowu. Widziałam, jak znak jebie ludziom w głowach. Trzeba go zabezpieczyć. Jedno przyznaję. Był z nas świetny zespół. Znajdziesz inną drogę ucieczki z Ishimury. W końcu. Kawał z ciebie inżyniera. Twój eksperyment zabija. Daniels! Wszystko na nic. A
Isaac, zgłoś się, tu Nicole. Gdzie jesteś? W pokoju kontroli lotów. Proszę, przyjdź tu natychmiast. Możemy stąd uciec, ale nie mamy wiele czasu. Jesteś. Dobrze, że tu jesteś. Statek się rozlatuje. Wiem, przez co przeszłaś. Twoje śledztwo, Mercer. Co stało się z nami? Nie musimy o tym rozmawiać. Słuchaj, chcę cię bardzo przeprosić za wszystko. Już dobrze, Isaac. Wiesz, że ci przebaczyłam. Kocham cię. Dobrze, ale... Jest nadzieja. Możesz przywołać statek i sterować nim stąd zdalnie. Sprowadź tu znak, a odstawimy go na Aegis 7. Uczyń nas jednością. Chcę wszystko naprawić. Zatem zróbmy to razem. Przywołuję wahadłowiec USG-09. Szykuję procedury dokowania zdalnego. Do diabła, Isaac! Nie wiesz, co robisz! Wiem, że wreszcie postępuję rozsądnie. To jakiś jebany żart? Kurwa! Uwaga! Wykryto wystrzelenie kapsuły ratunkowej wahadłowca USG-09. Kapsuła... Szlak! Zwiała nam! To bez znaczenia. Nie ucieknie od przeznaczenia. Któż potrafi? Zaprogramuję lot wahadłowca na Aegis 7 i dołączę do ciebie na pokładzie. Nie każ mi czekać. Nigdy więcej.
Boisz się, Isaac? Nie. Z tobą poradzę sobie ze wszystkim. Kolejna wspólna przejażdżka. To wszystko zaczęło się w jądrze planety. Daniels mówiła, że Ergo zbudował znak w ramach eksperymentu porzuconego setki lat temu. Jeśli nie jesteś gotowy, cud jest pewnie tak przerażający jak koszmar. Planeta jest bezlitosna, głodna. Spróbuję pożreć nas żywcem, ale mamy znak. Poukładamy wszystko na swoim miejscu. Znów będziemy jednością. Cały ten gruz tu spadnie. Jak to zrobimy? Ustawimy znak na jego piedestale. Tory załadunkowe prowadzą prosto do wykopaliska. Uda się. Kolektyw będzie posłuszny. Będziemy jednością. Będziemy razem. Dalej. Musimy się śpieszyć. Kombinacje. Ale ten sygnał ma martwą przestrzeń wokół samego znaku. Oko cyklonu. Nie mogą pozostawać w niej zbyt długo. Widziałem go. Ale ten piedestał. Czemu tam? Wzmacnia. Puls znaku będzie odczuwalny na całej planecie. Zmarli zasną. A żywi zobaczą to, czego chce się zapomnieć.
sierżant Bram Newman, Pisek. Raport z ewakuacji. Wahadłowca już nie ma. Wystartował i od razu walnął o pokład startowy. Zginęło mnóstwo ludzi. Jakaś setka zabitych. Straciliśmy resztę wahadłowców. Może pomóż nam. Nie ma ratunku. Do wszystkich, którzy to słyszą, nie lądujcie. Powtarzam, nie lądujcie na X7. Zjebać Ishimurę. Ustawili nas na śmierć.
przetestuj połączenie. Coś napisane? Wykryto awarię zasilania, generator uprzęży, sterowanie grawitacją. Uprzęż grawitacyjna po stronie planety. Może zerwany przewód zasilający. Zajmę się tym. Pośpiesz się, proszę. Nie możemy teraz zawieść. Rejestrowanie karty dostępu.